prosimy Państwa o wystawienie się za białą linią. Dwie budowane przez nas jednostki SNSS są bliźniacze w stosunku do jednostki budowanej przez Saaba dla szwedzkiej marynarki, dla Artemisa. Wszystkie linie teoretyczne kadłuba są takie same. Różnice wynikają tylko i wyłącznie z tego, że nasza marynarka jest w NATO i generalnie mamy inne uwarunkowania, jeżeli chodzi o systemy łączności nasłuchu. Natomiast jeżeli chodzi o platformę, o to, na czym ten statek jest budowany, to generalnie jest to samo. Jednostka ma wiele wyzwań. Przede wszystkim jest to nowoczesna jednostka zbudowana do nasłuchu elektronicznego. Ma wiele nowoczesnych urządzeń, systemów i dla nas jest to zawsze jakieś wyzwanie. Ale wyzwania, które my podejmujemy z otwartą przyłbicą i zawsze chcemy je realizować. To takie pozytywne bodźce, które powodują, że potrafimy wykorzystać nasze doświadczenie, naszą wiedzę i doprowadzić do końca projekt tak skomplikowany jak ten. W ciągu naszej historii wybudowaliśmy ponad 1000 jednostek, z tego ponad 600 dla samej marynarki wojennej. Także doświadczenie, a w ciągu ostatnich powiedzmy 10 lat to było 9 jednostek przekazanych naszemu wojsku, tak? Naszej marynarce wojennej. To powoduje, że mamy tego powiedzmy know-howa na budowę tego typu statków. Ladies and gentlemen, one of the key tasks of the Polish Navy is the protection and defense of our maritime areas. Recently our naval force has received several new ships. And that's not the end. The Polish Navy increases its capabilities thanks to shipbuilding industry effort. Today, steel cutting ceremony of auxiliary gathering intelligence warship constitutes subsequent step in the modernization process of the Polish Navy. In a close future, we'll introduce this ship into the Navy. This state-of-the-art warship is the answer to the threats and challenges we can face. I would like to express a credit for the Remontowa Shipbuilding Gdańsk and our Swedish partners for your engagement in the initial phase the building process. I believe that you will execute this complex work smoothly and according to plan. I keep my fingers crossed. Thank you.